Stare Polesie, zachodnia część centrum Łodzi. Nazwa ta kryje w sobie dwa fałsze. Nie jest stara, a zabudowa, której dotyczy, nie powstała na miejscu lasu, lecz pól, czego ślady są widoczne w przestrzeni do dziś. Wystarczy zajrzeć na któreś z podwórek kamienic stojących przy ulicy Piotrkowskiej, pomiędzy Więckowskiego a Zieloną. Ukośnie przebiegające granice, linie murów i załamujące się proste linie ulic to pamiątka po przebiegu dawnych miec, ukośnym w stosunku do prostokątnej siatki ulic i działek pozostałej części centrum miasta, łódzkiego Śródmieścia. Pola, na których przed 140 laty zaczęła powstawać nowa dzielnica, nosiły miano Wiązowej. Nazwa ta z kolei wzięła się ponoć od nazwy sąsiedniego rewiru Lasu Miejskiego. Próbowano nawet określić nowo powstającą dzielnicę jako Wiązową, a położony w jej centrum plac jako Wiązowy Rynek, ale nazwy te nie zafunkcjonowały w zbiorowej świadomości. W odróżnieniu od wiele młodszej nazwy Stare Polesie, która nie osiągnęła nawet jeszcze pełnoletności, a szybko została przejęta przez okolicznych mieszkańców, jak i pozostałych łodzian. Cofnijmy się jednak w czasie o owe 140 lat, do lat 70. XIX wieku. Łódź znajdowała się wówczas u progu swojego najbardziej dynamicznego rozwoju. W stosunkowo krótkim czasie, w ciągu następnego ćwierćwiecza, liczba jej mieszkańców wzrosła z 50 tysięcy do ponad 300 tysięcy. Zabudowa miejska zaczęła wylewać się na pola położone na zachód od ulic Zachodniej, Piotrkowskiej i Wulczańskiej. Obecnie Stare Polesie jest żywym pomnikiem tego rozwoju. Siatka ulic o długości ponad 20 km, gmachy fabryczne, trzypiętrowe kamienice w liczbie około 400 oraz linie tramwajowe. To wszystko zostało wybudowane w ciągu 35 lat w szczerym polu. Jako pierwsze wśród ozdobionych wiatrakami pól zaczęły wyrastać fabryki Rudolfa Kellera przy ulicy Długiej, obecnej Gdańskiej, Edwarda Scholza, Teodora Tizena, Markusa Kona przy Łąkowej. Przy ulicy Milsza, dzisiejszej Kopernika, poza fabrykami Fryderyka Abla, Emila Wicke i Henryka Wyssa, został wybudowany browar Roberta Schnerra. Szybko pomiędzy fabrykami zaczęły pojawiać się domy, kamienice, wille i pałace z ogrodami. Dzięki temu, dziś wędrując krótkim odcinkiem ulicy Gdańskiej, mijamy pałace braci Poznańskich, Karola i Maurycego, pałac kolejnych braci, Karola i Markusa Kiperów, a nieco dalej pałacyk Rudolfa Kellera. Zaś tuż obok, przy ulicy Wulczańskiej, podziwiać możemy perełkę architektury secesyjnej, willę Leopolda Kindermana. Od przełomu lat 70. i 80. XIX wieku mamy do czynienia z żywiołowym, chaotycznym rozwojem, którego efektem było charakterystyczne dla Łodzi wymieszanie zabudowy. Po krótkotrwałej stagnacji na przełomie XIX i XX stulecia proces przybrał na sile w pierwszych latach XX wieku. Dla zachodniej części Łodzi nowym impulsem do dalszego, dynamicznego rozwoju stało się wybudowanie i otwarcie w 1902 roku kolei warszawsko-kaliskiej, która oddzieliła tereny wolne i zabudowywane od lasu miejskiego. Nowy dworzec kaliski powstał w miejscu wykarczowanego fragmentu lasu. Liczne kamienice oznaczone datami sprzed wybuchu I wojny światowej są dowodami dynamicznego rozwoju miasta i dzielnicy na początku XX stulecia, po otwarciu nowej linii kolejowej. Życie społeczne nowej dzielnicy koncentrowało się na Zielonym Rynku, głównym jej placu targowym. Poza tym w początkowym okresie, do I wojny światowej, powstaje tutaj niewiele budynków użyteczności publicznej. Więzienie, szpital rosyjskiego Czerwonego Krzyża, świątynie i domy modlitw, a także budynki koszar Armii Rosyjskiej. Mieszkańcy nowej dzielnicy reprezentowali wiele wyznań i religii. Oprócz katolików byli również prawosławni Rosjanie z garnizonu, dla których wybudowano cerkiew świętego Aleksego Metropolity.
Znaczny odsetek mieszkańców tej części miasta stanowiła ludność żydowska, która korzystała ze zniesienia obowiązku osiedlania się tylko w rewirach żydowskich, a także przybyła do Łodzi z terenów obecnej Litwy i Białorusi, uchodząc przed pogromami i represjami. Z inicjatywy pochodzącej ze wschodu społeczności, tzw. Litwaków, na przełomie XIX i XX wieku wzniesiono synagogę przy ulicy Wólczańskiej. Wśród tutejszej ludności pochodzenia żydowskiego znalazły się rodziny wybitnych twórców kultury, Juliana Tuwima i Aleksandra Tansmana. Z kolei przy ulicy Podleśnej, obecnej Skłodowskiej Kiri, kościół budują Mariawici. A przy Pańskiej, dzisiejszej Żeromskiego, dom modlitwy wznoszą bracia Morawscy. Okres Prosperity został zahamowany wybuchem Wielkiej Wojny i wojenną okupacją niemiecką. Po jej zakończeniu w nowej rzeczywistości, w zachodniej części Łodzi, zabudowywane były pozostałe puste działki. Powstają w większej liczbie budynki użyteczności publicznej, urzędy, biblioteka, nowe budynki garnizonu łódzkiego, szpital wojskowy, stadion garnizonowego klubu sportowego, hala sportowa oraz kościół Wotum za Cud nad Wisłą, czyli sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej. Najbardziej okazałe kamienice z okresu międzywojennego przy ulicy Zielonej 25 oraz przy Gdańskiej 74 zostały wybudowane przez fabrykanta pochodzenia żydowskiego, Judę Salomonowicza. Do dramatycznych zmian w składzie ludnościowym dzielnicy dochodzi po wybuchu II wojny światowej, na początku okupacji niemieckiej. W wyniku przesiedlenia ludności żydowskiej do Litzmannstadt-Ghetto pozostawione przez nią mieszkania przejmuje ludność niemiecka, szczególnie chętnie lokale w kamienicach wybudowanych w okresie międzywojennym. Po kolejnych 5 latach w obliczu zbliżającej się ofensywy Armii Czerwonej Niemcy porzucają zajmowane przez siebie mieszkania i opuszczają Łódź. Tym razem lokale w zachowanych w stosunkowo dobrym stanie kamienicach zajmuje ludność polska. Po II wojnie światowej w warunkach gospodarki centralnie planowanej zapadają decyzje o rozwoju Łodzi na zewnątrz, poza linię kolei obwodowej. Tam powstają wielkie osiedla mieszkaniowe o nowym standardzie. Przeprowadzka do bloków z coraz bardziej zdekapitalizowanych kamienic jest traktowana jako awans społeczny. Następuje negatywna selekcja. Łódzkie, tak zwane stare budownictwo, staje się w coraz większym stopniu miejscem zamieszkania osób wykluczonych. Zła sława centrum miasta zaczyna wyprzedzać stan rzeczy. Po transformacji ustrojowej coraz bardziej zauważalne stają się przypadki odwrócenia negatywnego trendu. Pośród wiekowych kamienic, fabryk i willi pojawiają się plomby w zabudowie, nowe kompleksy mieszkalne. Kolejne kamienice doczekują generalnego remontu. Współcześnie obszar Starego Polesia, rozciągający się pomiędzy ulicami Ogrodową i Srebrzyńską na północy, Gdańską i Wólczańską na wschodzie, alejami Mickiewicza i Bandurskiego na południu oraz torami kolejowymi na zachodzie, jest zamieszkany przez około 32 tysiące osób, a jego powierzchnia wynosi niespełna 4 km kwadratowe. W efekcie trwającego 140 lat procesu osadniczego powstała bardzo niejednorodna dzielnica, którą nie sposób jednoznacznie ocenić. W wielu swych aspektach trudna i odpychająca, ale pod wieloma względami fascynująca. Dzielnica, której co najmniej część stoi przed szansą zmiany swego oblicza dzięki oddolnym inicjatywom mieszkańców oraz rozpoczynającemu się programowi rewitalizacji obszarowej.